Wczoraj w Centrum Dialogu spotkaliśmy się jako międzynarodowa grupa, również obejmująca osoby w różnym wieku, w starszym wieku, jak również młodzież. Wysłuchał Pan wielu referatów, wypowiedzi. Zarówno młodych ludzi, jak i nas, osób, którym Pan i Pańscy towarzysze i towarzyszki niedoli z obozów koncentracyjnych przekazali sztafetę pamięci i sztafetę życia. Czy ma Pan jakieś refleksje na temat wczorajszego dnia? Tak. No ta idea w ogóle sztafety życia bardzo mi to odpowiada. I podoba mi się, bo ponieważ tu chodzi o... Ja jestem jednym z tych, którzy może jako świadek historii, prawda, od początku, od pierwszego dnia mogę przekazywać prawdę o KL, czyli Koncentrationslager Auschwitz. I to czynię przy każdej okazji, przeważnie na terenie Niemiec. Byłem także w Japonii zaproszony, miałem tam wykłady i to jest właśnie najważniejsze, żeby przekazać te wszystkie informacje dotyczące tego straszliwego okresu młodej generacji. Czy ma Pan dla nich jakieś posłanie? No, życzę im kontynuowania właśnie tego, co w tej chwili czynimy. I zresztą mam nawet na to przykłady, bo nie tylko synowie, ale już wnuki, prawda, przejmują tę działalność. Tą pałeczkę. A żeby nigdy więcej nie powtórzyły. Tak. I w żadnym miejscu na Kupie Ziemskiej. Co dzisiaj jest niestety dosyć powszechne w świecie. Najważniejsze tu było, żeby znać język niemiecki. Więc ja uczyłem się w dobrym, najlepszym gimnazjum krakowskim i miałem dobre podstawy języka. I w związku z tym, bo jeżeli SS-man dawał jakieś polecenie albo rozkaz i więzień tego nie rozumiał, bo nie znał języka, to go zatłukli od razu. Kapowie i SS-mani brali w tym udział. I Arbeit macht frei, myśmy sobie zaraz, czyli praca czyni człowieka wolny. Myśmy dodawali natychmiast durch Schornstein des Krematoriums, czyli przez komin krematorium, tośmy sobie dopowiadali. Albo durch Kamin, krótko. Tak. IG Farben Industrie. I wtedyśmy się, najwyższe kierownictwo, bo wtedy zaczęli budować już te zakłady w Monowicach, chemiczne. Już wtedy dowiedzieliśmy się, bo za administracja obozu sprzedawała duże sumy właśnie tą siłę roboczą więźniów, którzy tam pracowali. No właśnie. I to było głośne, tośmy wiedzieli o tym. Tak, i z czasem coraz bardziej zapomina się o tym, no głównie co z powodu ludzkich. Tak. Koncentrujemy się na cierpieniu, na okrucieństwie. Tak. Ludzie przechodzili tutaj w obozie, ale zapominamy, kto był wielu narzędziem. Mógłby Pan krótko powiedzieć, w jaki sposób dostał się Pan do tego więzienia? Zostałem aresztowany w nocy w Warszawie. W tej samej nocy aresztowano mojego brata, moją bratową i teściową brata za rzekomo przynależność do organizacji. Po 3-tygodniowym pobycie na Pawiaku zostaliśmy wysłani, to grupa 590 paru więźniów, do Oświęcimia. Tu przybyliśmy. Wtedy trochę ten obóz inaczej wyglądał, niech jeszcze był duży taki Appelplatz tutaj, te bloki zostały dobudowane później.
Większość bloków to były parterowe. Ten był tylko wysoki, te trzy bloki były wysokie, jednopiętrowe, a pozostałe to były parterowe. Znalazłem się tam na bloku dzisiejszym 22, początkowo siódmy blok, tak zwanego Alojza Stalera. To był komunista niemiecki, zbrodniarz niesamowity. Walczył w Hiszpanii, a później się jakoś spsił zupełnie, także bił, zabijał ludzi w ogromnej ilości. Dobrał sobie takich bandziorów na sztubowych, czyli na kierowników izby i tłukli tak tych ludzi. W miejscu, które nosi najżywsze wspomnienia w Pani pamięci. Co stało się tutaj w tym miejscu? Gdzie Pani była? Więc jak nas przywieziono z Warszawy, to tak jak już jedna koleżanka wspominała, wszyscy się straszliwie baliśmy, że te rodziny będą rozłączone. Najpierw była taka plotka, że dzieci do 10 lat, jeżeli matki zgłoszą, że dzieci są do 10 lat, to nie będą rozłączone. Czy czasem to była wielutna nieprawda. I tak, najpierw dzieci, jak rozłączono, to dzieci tu były wszystkie zgromadzone, łącznie z chłopcami. Potem po 3 dniach chłopców przeniesiono na męską kwarantannę. Matki wtedy wpadły w rozpacz, a obsługa mówiła, żeby się uspokoiły, bo kominem, groziły kominem po prostu. No i tutaj była gromada 500 dzieci. To były dziewczynki do 15-16 roku życia, ale były też takie tacy mali chłopcy, 2-3-letni, 4-letni. Akurat tak się zdarzyło, że ja siedziałam, tu miałam koję, bo na tej koi nie można było mieszkać, bo było okno, a wtedy panowały blok szpery. Nie było można wyglądać, bo były już to był gdzieś bo sierpień, to już był wrzesień i była 44 roku i wtedy wywożono, ewakuowano obóz. No, niektórych wywożono gdzieś do Niemiec, ale inne osoby były ewakuowane, ale do krematorium, więc tu nie było można. Ja mieszkałam tu, ponieważ tu była taka straszliwa ciemnica, w związku z tym myśmy właziły z koleżankami tu. I w pewnym momencie przyszedł człowiek, szczuplutki, niewysoki, w pasiaku, w takiej pasiastej czapeczce i on zaczął tam rysować właśnie te malowidła. Więc ja byłam dzieckiem zgłoszonym do 10 lat. Ja tutaj kończyłam akurat 10 lat 19 września, w związku z tym do tego czasu miałam porcję dla dzieci do 10 lat. I co ja dostawałam? Jeden taki plasterek chleba jak dłoń białego, i taki kawalątek, o, tak jak dzisiaj przy śniadaniu, masełka. I potem był taki kubeczek półlitrowy i trochę zupy. I to było całe wyżywienie na cały dzień. Więc dzieci po prostu siedziały i tylko rozmyślały o jedzeniu. Jak skończyłam to 19 września, te 10 lat, to od razu przemogłam się, zgłosiłam się do ślubowej i powiedziałam, że ja już jej proszę o porcję dla dorosłych. Co dostawały dorosłe dzieci? Dorosłe, czyli od 10 roku życia. Więc to był taka pajtka. Jak jest chleb taki w formie, to był dzielony na 5. I to była taka pajtka, z tym, że już wtedy nie było masła, tylko była margaryna tej wielkości, jak podwójny ten kawałek takiej. I też ta sama ilość zupy. Stały też takie kadzie, gdzie były ziółka. Ziółka, w których no, można było być pod dostatkiem. Teraz, więc
chciałam powiedzieć, żeby zwracać uwagę na tych szaleńców, o których wczoraj mówiłam, i nie pozwolić, ażeby przyszłe pokolenia musiały w takiej tragicznej praktyce poznawać znaczenie słowa wojna, żeby nie musiały te osoby patrzeć na upokarzanie własnych matek, tak o czym mówiłam wczoraj w Zaunie. Poza tym, żeby nie przeżywały gwałtownych aresztowań, a potem śmierci własnych ojców, żeby nie łaknęły chleba, żeby mogły się uczyć i żeby mogły tak życie pędzić, jak im los przeznaczył, bo moje życie byłoby absolutnie inne, niż się potem potoczyło. Dziewczynka taka, co była odrzucona od matki, ona z rozpaczy, zawsze pamiętamy, jak przyjeżdżamy, to stawiamy aniołka albo kładziemy jej świeczkę. Także spokój jej duszy. Dziękujemy. Zacznę od pytania związanego z naszym wydarzeniem tutaj, dlaczego tutaj jesteśmy jako fundacja, prowadzimy ten ruch życia i kontynuujemy pamięć o tym, co Państwo przeżyliście. Wszyscy Państwo podpisaliście tą odezwę o lepszy świat i o przekazanie pamięci o Waszych doświadczeniach właśnie i cierpieniach, jakie żeście tutaj doświadczyli wszyscy w obozie w Birkenau jako małe dzieci. Czy ma Pani jakieś posłanie, czy wiadomość dla swoich wnuków, dla młodych ludzi? Co Pani myśli i co by Pani chciała im powiedzieć, o czym powinny pamiętać? Muszę powiedzieć, że przez wiele lat negowano w ogóle popyt polskich dzieci w obozach koncentracyjnych niemieckich. I nam bardzo zależy na tym, żeby pamięć o tym, że polskie dzieci cierpiały bardzo w tych obozach, pozostała, żeby to po prostu się więcej nie powtórzyło. I jesteśmy głęboko wdzięczni fundacji, że o nas pamięta i rozszerza wiedzę na ten temat, właściwie na cały świat. Bardzo nam na tym zależy i jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni Państwu, że pamiętacie o nas, o tych sprawach, które były. A jeżeli chodzi o mój pobyt tutaj w obozie, to uwięziono mnie jako więźnia politycznego w pierwszych dniach powstania, jak Niemcy twierdzili, bandytę warszawskiego, w wieku 8 lat. No, zagrażałam chyba Wielkiej Rzeszy, że aż mnie tutaj sprowadzono do Auschwitz-Birkenau. Ja na tym bloku stosunkowo krótko przebywałam, bo Sztubowa, więźniarka kryminalna notabene, stwierdziła, że mam szkarlatynę. Ja byłam tylko wtedy zaziębiona, ale okazało się, że jej diagnoza była silniejsza i wylądowałam w takim bloku na rewirze, czyli w szpitalu. Jakie wspomnienia ma Pani, przychodząc i stając tutaj koło tego akurat miejsca? W zbiegiem okoliczności stoimy przed koją, gdzie nas tutaj wprowadzono. Ja, nie mając mamy, bo byłam przywieziona sama, od razu wyszłam tu na górę, wtuliłam się i bardzo płakałam. Był taki moment, że w bloku obok żydowskiego przyszła młoda kobieta, która miała 23 lata i mówi: wy tutaj biegacie, a czemu ta dziewczynka tam siedzi? One mówią: ona nie ma mamy, więc ona mówi: zejdź tutaj do mnie. Ja zeszłam i wtedy ona mnie przytuliła do siebie i mówi: nie płacz, w miarę możliwości ja ci tu zastąpię mamę. Były takie momenty, chociaż to krótko trwało, bo jak mnie wywieźli już na obóz cygański, to nie miała dostępu do mnie. Niemniej były to miłe chwile dla mnie, prawda, nawet na tym apelu, kiedy staliśmy i moje koleżanki pokazywały swoje mamy, a ja
nie mała, one się licytowały jedna przed drugą. A pani stanęła za mną i zawsze mi coś przyniosła do zjedzenia. Mhm. 50 lat pracowałam jako nauczyciel. Zawsze na swojej drodze starałam się przekazywać to, co jest najpiękniejsze. Był okres czasu, że chciałam zapomnieć o przeżyciach, które tu przeżyłam. Później byłam wywieziona do obozu pod Berlin, do Blankenburga, gdzie już pracowałam. Niemniej zawsze te 50 lat to nasycałam młodzież radością. Czułam tą potrzebę, że świeci słońce, każdy dzień musi być lepszy. To we mnie budziło tę nadzieję lepszego jutra. A ludzie, których spotykałam na drodze, byli zawsze dobrzy dla mnie. Muszę powiedzieć przypadek, że w szkole, gdzie uczyłam się, ją skończyłam, to kierowniczka szkoły mną się zainteresowała i ona wyciągnęła do mnie rękę. Ja dlatego zostałam później w konsekwencji nauczycielem i mogłam tej młodzieży, powiadam, zapominając to zło, próbować dać radość każdego dnia. I to jest to, co pani by chciała przekazać przyszłym pokoleniom? Tak, oczywiście, żeby nigdy nie było tego zła, żeby ludzie umieli się szanować, patrzeć na siebie z uśmiechem, żeby ten nawet młody człowiek umiał uszanować tego dorosłego, podając mu rękę. Uśmiech jest istotny, szacunek. Ludzki odruch, tak? Ludzkie odruchy. Oczywiście to serce okazywane każdego dnia, to nie jest trudne. Także te korzenie oświęcimskie naszej działalności, działalności naszej fundacji są bardzo ważne, bo z tych korzeni w Oświęcimiu wyrasta drzewo życia, które rozprzestrzenia się na cały świat, do wszystkich krajów na świecie. Zgadza się. Właśnie tym pierwotnym drzewem w Państwa ręku, że tak powiem, zbudowanym do chęci życia i radości, to jesteście Państwo, a ja próbuję przekazywać młodszemu pokoleniu. Prawda? I tak liczę, że moje wnuczęta postarają się dalej to przekazywać, bo nasycam tą sytuacją teraz, kiedy już po 50 latach stanęłam na nogach, że to zło, ta śmierć, która spotykała ludzi na każdym kroku, żeby się więcej nie powtórzyła. Żeby ludzie wiedzieli, że Oświęcim i wiele innych obozów to tragizm. My wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy tu, i nie wiemy, czy wrócimy do domu. Tak, i nie zdawaliście sobie sprawy jako dzieci, że to były siły finansowe, które były zainteresowane w utrzymaniu tego obozu, rozwoju tego obozu, że obok tutaj była fabryka chemiczna. Zgadza się. I sam Birkenau został wybudowany z pieniędzy IG Farben, największego koncernu tych czasów. I dlatego mam pełen szacunek do Państwa, że otworzyliście mnie, dorosłej osobie, oczy poprzez wczorajszy wykład, jakich czynników używano, żeby zgładzić ludzi.